Siema, w tym filmie pokażę wam, jak zwiększyć swoje FPS-y w CSGO. Jeżeli film wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i wbijajcie na serwer Discord. To tyle, lecimy do oglądania. Pierwszą rzecz, jaką robimy, wchodzimy sobie w lupę i psujemy NVIDIA i wchodzimy w NVIDIA Control Panel. W przypadku kart od AMD macie jakiś osobny program do Radeonów, więc będzie mniej więcej to samo i będzie to tak samo wyglądało, jakoś podobnie przynajmniej, więc nie musicie się o to bać. Wchodzicie sobie w pierwszą zakładkę, wyreguluj ustawienia obrazu i tutaj macie trzy kropeczki oraz suwak. Robimy zastosuj preferencje użytkownika, podkreślając, i robimy suwak maksymalnie na wydajność. Wtedy wszystkie jakby karta graficzna optymalizuje grę i wszystko, w ogóle nie tylko grę, tylko wszystko pod względem wydajności, a nie pod względem jakości. Ja zostawię sobie oczywiście pod jakość, no bo moje filmy jakoś muszą wyglądać, więc po prostu jeżeli chcecie wydajność, robicie sobie, zaznaczacie ponownie tą kropeczkę, robicie zastosuj i wtedy wychodzimy sobie z tego. Następną rzecz, jaką sobie sprawdzimy, wchodzimy z powrotem w lupę, wpisujemy NVIDIA i wchodzimy w GeForce Experience. W przypadku AMD znowu jest to samo, znowu będziecie mieli podobną aplikację, więc nie musicie się o to bać. Wchodzimy sobie w zakładkę sterowniki i tutaj macie taką zakładkę jak pobierz najnowsze sterowniki, czy coś w tym stylu, jeżeli po prostu nie macie najnowszych sterowników. Pamiętajcie, że sterowniki są bardzo ważne dla karty graficznej, ponieważ ona optymalizuje wszystko, co dzieje się na komputerze. I po prostu kiedy ich nie macie, możecie mieć spadki FPS, możecie mieć czasami niepewną grę, może wam się zacinać, więc polecam instalować te sterowniki. Kiedy to zainstalujecie, uruchamiacie jeszcze raz komputer, żeby wszystko wam się tam ułożyło w tym komputerze, że tak powiem. I kiedy macie najnowsze sterowniki, wchodzimy sobie w zakładkę strona główna. Tutaj macie Counter Strike, wchodzimy sobie w szczegóły i tutaj macie wszystkie ustawienia do waszej gry. Ten program ustawia sobie jakby wszystko jakby pod wasz komputer tak naprawdę. Jeżeli macie tutaj napisane gra nie jest optymalizowana, to tutaj macie taki przycisk jak zoptymalizuj, klikacie sobie zoptymalizuj i wtedy komputer automatycznie sobie po prostu ustawi wszystko pod wasz komputer i takie najlepsze i najładniejsze jakby ustawienia pod wasz komputer, żebyście mieli w miarę płynną i ładnie wyglądającą grę. Jeżeli to zrobimy, wychodzimy sobie, wchodzimy na aplikację, jaką jest Steam. Ogólnie tak, jeżeli wejdziemy sobie już na Steam, wchodzimy w bibliotekę i tutaj macie, musicie poszukać sobie Counter Strike'a, klikamy prawym na Counter Strike, właściwości, tutaj mamy opcję uruchamiania, tutaj musimy wpisać dwie komendy, jakie jest, już wam mówię, Novit, one odpowiadają za jakby dobre uruchamianie się CSGO pod względem wydajności i usuwają wam niektóre niepotrzebne rzeczy. Nie będę wam się w to zagłębiał po prostu, bo to jest bez sensu tłumaczyć. Kolejną komendą, jaką możecie sobie zrobić, jest R podłoga slr clear decals. To wam usuwa wszystkie jakieś detale niepotrzebne, jakieś takie mniejsze partyklesy, które po prostu zjadają wam FPS-y. Kiedy to zrobimy, możemy sobie już wyjść z tego. Kiedy już to zrobimy, to możemy sobie wyjść z tego okienka. Teraz uruchamiamy Counter Strike'a. Dobrze, no więc najpierw pokażę wam jakieś najlepsze ustawienia po prostu pod grę na większe FPS-y. Wchodzimy sobie w obraz i tutaj będziemy sobie zjeżdżać najniżej. Tutaj interesuje nas tylko jedna rzecz, czyli pełny ekran, ponieważ kiedy macie pełny ekran, wtedy gra jest najbardziej zoptymalizowana pod względem wydajności, więc polecam sobie ustawić pełny ekran. Lecimy dalej. Tutaj wszędzie możecie sobie ustawić takie jak cieni, szczegóły tekstur na niskie, później szczegóły efektów też na niskie, detale shaderów. Ja polecam mieć tak na wysokie, na niskie sobie nie dawajcie, ale tak polecam mieć na wysokie albo średnie, ponieważ to fajnie wygląda. Kontrast graczy to polecam mieć włączone, renderowanie wielordzeniowe to polecam mieć włączone. Tutaj, no tutaj możecie mieć w sumie 8x, bo to nic tak naprawdę wam nie zmieni. Później jedziemy dalej, tutaj możecie mieć 16. Jest synchronizacja pionowa wyłączone, rozmycie wyłączone, to jest bardzo ważne, bo to akurat wam dużo FPS może zjeść, i tryb trzech monitorów wyłączone.
Użyj Uber Shaderów, to polecam mieć też wyłączone, jeżeli wasz komputer po prostu nie wyciąga dużej ilości FPS-ów. Jeżeli to wszystko sobie zrobicie, już macie dobrze ustawione względy właśnie wydajności w miarę. Teraz pokażę wam najlepsze jakby komendy do CSGO, które mogą wam pomóc zwiększyć minimalnie FPS-y. Wchodzimy sobie w konsolę. Pierwszą komendą będzie Air Dynamic 0, wyłącza wam to dynamiczne oświetlenie w grze po prostu, więc macie od razu więcej FPS-ów. Kolejną komendą jest TRIZ 6, korzysta to wtedy CSGO korzysta ze wszystkich rdzeni waszego procesora, więc jeżeli nie streamujecie i nie nagrywacie CSGO, to jest to bardzo dobra komenda pod FPS-y. Następnie FPS Max 0, to wam po prostu uwalnia wszystkie klatki, czyli nie macie żadnych ograniczeń na klatki w CSGO. Następną komendą będzie Mat Disable Bloom 1, to jest komenda, która usuwa wam niepotrzebne jakieś cząsteczki, jakieś zbędną krew i tak dalej, czyli macie od razu więcej FPS-ów. Fajną komendą też jest No Joy, to jest komenda, która usuwa zbędne wsparcie dla joysticków po prostu, więc też fajna komenda. I ostatnią komendą, która już nic wam nie da, ale fajnie wam pokazuje, jest CL Show FPS 1 i wtedy w lewym górnym pokazuje wam wasze FPS-y. Wchodzimy sobie na jakąś gierkę i sprawdzamy po prostu, ile mamy FPS-ów. Cieszcie się rozgrywką, to tyle w tym filmie, dziękuję za oglądanie, siema.